Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić kielich karczochowy na komunię. Film nagrałam na prośbę widza. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Najpierw rozcinam obydwie kule na pół. Robię w nich otwory na drążek. Docinam rurkę na odpowiednią długość. Z tasiemki ucinam paski o długości 5 cm. Górną krawędź składam do dołu. Opalam, by połączyć materiał. To samo robię z drugiej strony. Na tekturce odrysowuję spód mniejszej półkuli. Wycinam i przyklejam. Przy czubku małej półkuli przypinam szpilkami pierwszy trójkąt. Obok niego drugi. Jeszcze trzy kolejne. Teraz robię drugi rząd. Mocuję trójkąty pomiędzy dwoma trójkątami z pierwszego rzędu. Robię kolejne rzędy. Ostatnie dwa robię w innym kolorze tasiemki. Dół maskuję taśmą z cyrkonii. Do dużej półkuli przyklejam paski tasiemki. Robię to w taki sposób, by jedna krawędź była mniej więcej na środku półkuli, a druga kilka centymetrów na bocznej ściance. Teraz zaczynam mocować trójkąty. Postępuję tak, jak w przypadku małej kuli. Robię trzy rzędy. Przy kolejnych rzędach zaginam krawędzie trójkąta do środka. Dopiero wtedy przypinam trójkąt. Tak robię pozostałe rzędy. Ostatnie trzy robię w innym kolorze. Miejsce przy otworze maskuję taśmą cyrkonii. Rurkę owijam tasiemką. Do otworów w półkulach wlewam trochę kleju. Mocuję w nich rurkę. Kwiatami maskuję miejsce łączeń. Na górze kielicha mocuję hostię. Przy niej przyklejam winogrono. I gotowe! Taki kielich może posłużyć jako ozdoba stołu komunijnego. Może to być też prezent dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej. Będzie piękną pamiątką na długie lata. Na dziś to tyle. Pozdrawiam! Pa, pa.